Dzisiaj pora na past simple in passive voice, czyli czas past simple w stronie biernej. Zatem zacznijmy. Lista przedstawia czasy występujące w stronie biernej, są one zaznaczone na biało. Natomiast my w tej prezentacji mówimy sobie o czasie past simple, czyli numer 5. Kiedy używamy strony biernej? Gdy ważniejsza jest dla nas sama czynność, a nie jej wykonawca, oraz gdy nie wiemy, kto jest wykonawcą tej czynności. Może nawet chcemy go ukryć. Spójrzmy teraz, jak wygląda zdanie w czasie past simple, w czasie przeszłym prostym, w stronie czynnej. He painted the wall. Pomalował ścianę. I w stronie biernej. The wall was painted. Ściana została pomalowana. Zatem dopełnienie w pierwszym zdaniu, ten nasz rzeczownik, the wall, stało się w stronie biernej podmiotem wykonawcą. He didn't paint the wall. Nie pomalował ściany. I w stronie biernej. The wall wasn't painted. Ściana nie została pomalowana. Did he paint the wall? Czy pomalował ścianę? Was the wall painted? Czy ściana została pomalowana? Zatem zdanie twierdzące ma następującą budowę. Rzeczownik plus was lub were oraz czasownik w formie trzeciej lub z końcówką ed. Tabela przedstawia budowę trzech typów zdań w stronie biernej w czasie past simple na przykładzie czasownika invite. I dla przykładu, I was invited, zostałem zaproszony, I was not invited, nie zostałem zaproszony, was I invited, czy zostałem zaproszony? Możemy zauważyć, że przy osobie you, we oraz they występuje nie was, ale were. I wynika to oczywiście z zasad budowy czasu past simple. Najważniejszą rzeczą w tej prezentacji jest budowa strony biernej w czasie past simple, czyli czasownik was, were i trzecia forma. Oczywiście czasami jest to końcówka ed, gdy czasownik jest regularny. Spójrzmy teraz na przykłady zdań. The treehouse was built only for us. Domek na drzewie został wybudowany tylko dla nas. How was your money stolen? Jak twoje pieniądze zostały ukradzione? Parties weren't organized in her apartment. Imprezy nie były organizowane w jej mieszkaniu. Powiedzmy sobie jeszcze o podziale czasowników na przechodnie i nieprzechodnie. Mamy czasowniki przechodnie, które wymagają dopełnienia bliższego, czyli jakiegoś rzeczownika, i zdania z takimi czasownikami występują w stronie biernej. I dla przykładu, I wrote a story. Napisałem historyjkę. Nasze story, czy a story, może stać się teraz podmiotem. A story was written. Historyjka została napisana. Po czasownikach nieprzechodnich nie występuje dopełnienie bliższe, tak więc w przypadku czasowników arrive czy go nie zbudujemy strony biernej. I dla przykładu. They didn't arrive in New Jersey. Nie przyjechali do New Jersey. W tym zdaniu czasownik arrive nie łączy się z rzeczownikiem, zatem nie mogę stworzyć strony biernej. Spójrzmy teraz na błędy w zdaniach. Ta książka została napisana przez Szekspira. The book written by Shakespeare. Jest to zdanie błędne. W stronie biernej potrzebujemy jeszcze czasownika być. Zatem the book was written by Shakespeare. Ten adres nie został sprawdzony przez FBI. The address wasn't checked by the FBI. Jest to zdanie błędne. Nasz czasownik powinien być z końcówką ed lub w trzeciej formie, gdy jest nieregularny. The address wasn't checked by the FBI. Byli zaproszeni na przyjęcie? Was they invited to the reception? Jest to zdanie błędne. Zamiast was wstawimy sobie were. Were they invited to the reception? Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Where this photo was taken? Jest to zdanie błędne. Brakuje tutaj szyku pytającego. Where was this photo taken? Zatem nasza część zdania where this photo was taken sugerowałaby nam szyk twierdzący. Na koniec mam dla Ciebie taką zagadkę. Czy przestępca uciekł z więzienia? W stronie czynnej powiemy Did the criminal escape from the prison? Czy takie zdanie jesteśmy w stanie powiedzieć w stronie biernej? Niestety nie, ponieważ escape jest czasownikiem nieprzechodnim i nie łączy się z nim bezpośrednio żaden rzeczownik. Biegałeś po lesie? Did you run in the forest?
Jest to strona czynna. Czy ułożymy z tego zdanie w stronie biernej? Również nie, ponieważ czasownik run jest czasownikiem nieprzechodnim. Mam dla Ciebie jeszcze dwa zdania. Were your shoes cleaned yesterday? Czy Twoje buty były wczoraj czyszczone? Was the last comment left by you? Czy ostatni komentarz został pozostawiony przez Ciebie? Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych filmików poświęconych stronie biernej oraz do powtórzenia sobie czasów gramatycznych, do których link znajdziesz w opisie tego filmiku. Do usłyszenia, cześć!